Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku z gry Wiedźmin 3, Dziki Gon, Krew i Wino. I ruszamy za Miltonem na miejsce, gdzie znaleźliśmy. W sumie oni znaleźli ciało. Uważam ten Gion. Palmerin dbał o jego wychowanie. O jego krewniak. Mutacje resztą wiedźmińskie w Krew i Wino możesz przyjść. Wiedźmińskie mutacje, które odblokują nowe umiejętności. Niedługo spotkasz posłańca, który przyniesie ci interesujący list. Przeczytaj go i prześlij historię profesora More, aby dowiedzieć się więcej o jego pytaniach. W Tucson można znaleźć arcymistrza rzemieślników, który jest w stanie ulepszyć rysunek wiedźmiński, dodając premię za skompletowanie połowy lub całego zestawu. Zajebiście. Ale o czym tam bym mógł? Nie krępujcie się, rozmawiajcie. Jeżeli mam być szczery, skurde, pięknie tutaj. Tylko strasznie kolorowo. Nie pasuje mi to do Wiedźmina. Chociaż samo to są było takim, powiedzmy właśnie, to była kraina mlekiem, miodem płonąca, więc wydaje mi się, że mimo wszystko jednak to był dobry wybór, że tak zrobili. Chociaż cały czas mam wrażenie, że świat Wiedźmina powinien być bardziej mroczny, być bardziej ponury. Ciągle nie mogę się przyzwyczaić do waszej rycerskiej mowy. I do tego, że raz mówicie kwieciście, a innym razem zwyczajnie. Jesteśmy błędnymi rycerzami na żołdzie księżnej pani. Gdy występujemy w jej imieniu, zobowiązuje nas tradycja. Wisiały jaja upowały. I oni mają taką piosenkę. No nie no jedne. No to jest kurde. To jest beczne. Jakie fajne akcenty, lubię to strasznie. Tak jak w Sercach z Kamienia mi się strasznie podobały akcenty polskie. Nie ma nikogo? Pewnie już zabrali ciało. Płotka, uspokój się. Zajmijmy się, czy przypadkiem czegoś nie przeoczyli. O, rybę przeoczyli. Oreny przeoczyli. O kurde, bardzo dobrze, że przeoczyli. O, man. Odkąd te buty? Wiele śladów. To była straż książęca. Chodź, no, zobaczymy gdzie poszli. Zobaczymy gdzie poszli. Szli wzdłuż linii wody. Może ciało leżało na brzegu. Co jest? Ale jesteś pasku, tu opierdolca! Głowy pierdala! Co to jest? Parszywiec? O nie, one wybuchają! To są te przejebane. Ot tak. O! O nie! Zajebista nowa muzyka w tle była! O, panie! To było przewykurwienne! Z ubrania zostały pokrwawione strzępy. Ale spójrz na jakość sukna. Droga tkanina. Ofiara była zamożna. Zgadza się. Krew. Gwardziści wyciągnęli te sieci z wody. I pocięli je, żeby wyplątać poćwiartowane ciało. Zanurkuję i sprawdzę, czy czegoś nie przeoczyli. Wszystko, co niesie nurt, osadza się na tej płciźnie. Tak, strasznie tu cuchnie. Spójrz na wgłębienie. Gwardziści odpłynęli stąd łodzią i to niedawno. Pewnie transportowali wyplątane z sieci ciało. Jakaś krzyneczka? Buty! To sobie iście. Okay.
Bestia z trzą. Jedwabna chustka z monogramem DLC. Pewnie należała do arystokraty. Chcę dowiedzieć się, gdzie zabrali ciało. O kurwa! Z DLC. Kurwa, no nie wiem, wierzę. To jest specjalnie. To musi być jakaś specjalna zagrywka z CD Projekt Red. Kurde, no, naprawdę mnie rozbawiło to, tak, DLC. Musi być jakaś zagrywka, naprawdę. Kurwa. DLC, krew i wino. Co teraz? Ciało rzeczywiście spłynęło z nurtem rzeki i zatrzymało się w sieciach. Wiemy, że gwardziści załadowali je do łodzi i gdzieś zabrali. Co tam musimy ustalić, moście? Trafiło ciało. Patrzą się. Chciałbym je obejrzeć, zanim zacznie się rozkładać. Bywalcy gospody na pewno przyglądali się strażnikom. Oni będą wiedzieli, dokąd popłynęło ludzie. Zapytajmy ich. No widzę, że kurwa gapią się. No i tajemnicza postać. Ktoś nas obserwuje. Zdaje się, że mamy widownię. Dziwisz się? Miejscowi będą opowiadać jeszcze swoim wnukom o dniu, w którym z sieci wybierano poćwiartowane zwłoki. Gadzie ci pospólstwo. Jeszcze jedno. Pod wodą znalazłem chustkę z monogramem DLC. Mówi ci to co? Dodatek. Psia krew to inicjały Delacroix. A więc to on jest kolejną ofiarą bestii. Oła. Najprawdopodobniej. Swoje znam Delacroix. Dobrze go znałeś? Dawno temu byliśmy przyjaciółmi, ale nasze drogi rozeszły się. To był człowiek pełen skrajności. Jeśli uznał kogoś za przyjaciela, stał za nim murem. A dla swoich wrogów nie miał żadnej litości. Co? Wielu miał wrogów? O tak! Ale co to ma wspólnego z bestią? Wiesz, Geralt, poruszyłeś czułą strunę. Wspomnienia z dawnych czasów, do których wolałbym teraz nie wracać. Dobrze, porozmawiamy o nim przy innej okazji. Teraz chodźmy do gospody. Nie wiem czemu, ale Delacroix... Będę musiał cię opuścić i wrócić na dwór. Przecież ledwie co wróciłeś do Toussaint. Rycerz księżnej pani nie zna. Myślałem, że nie zdążę do obowiązków, ale wróciłem w samą porę. Tup, 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 jak ty kurwa śmiesznie tuptasz. A Delacroix mi się kojarzy, nie wiem, chyba z książką Juma. To jest jedna z tych nielicznych sytuacji, kiedy bohaterowie naprawdę wolno się poruszają. Anarietty? U księżnej pani, zapomniałeś. Między sobą nazywamy ją po imieniu, ale nie przy Palmerinie, bo ten oburza się na pochwałość. Ty, masz problem? Kurwa, nie umiesz rozjebać bestii gołą ręką, czy też kurwa pasem? A ja potrafię, kurde, siusiakiem. A nie, to były te czarodziejki. Nieważne. Wie mnie w stawach. No, to też znam to. No. A co? U nas śmiałków niedostatek? Skąd? Ale żeby pokonać bestię, nie starczy odwaga i pewne rany. To nieczysta siła. U wiedźmina trzeba, albo czarodzieja. No spoko. Już myślałem, że będziesz mnie kurde wrzucać w frajerze. Ktoś tam klaska. Na honor. Czyżby kucharz szykował właśnie pasztet? Nie ale pasztet. Inaczej, panie Depeirac Peyran. Długo was nie widzieliśmy. Zapraszamy do stołu. Waszego towarzysza również. Zaraz, zaraz. A czemu nie czuję zapachu mojej ulubionej zupy z ran? No, dzisiaj zupy nie będzie, bo raków nie ma. Pewnie nie słyszeliście jeszcze, ale znalazłem dziś przy sidłach trupa. No to ten. Stałem bladym świtem, wyszłem przed chatę, patrzę, a tu niebo takie czerwone.
My właśnie w sprawie tego trupa. Bo widzicie, człowiek, którego zaprosiliście do stołu, zawezwany został z cudzoziemskich krain przez naszą księżną panią, żeby wytropić i zabić bestię. Zaprosiliśmy do stołu dwóch ludzi. Ale jako, że panu Depeirak Peiran bliżej z usposobienia do zająca niż ogara, mniemam, że chodzi o drugiego gościa. Z kim mamy do czynienia? Nazywam się Geralt. Zaprawdę skromny z was człowiek. Pewnie mało przestajecie z panem Depeirak Peiran. Dajcie już spokój z tymi docinkami. Geralt jest mistrzem cechu wiedźmińskiego i ma do was pytania na temat ostatniej ofiary bestii. To ja znalazłem trupa. A było to tak. Słońce dopiero wschodziło. Gdy obudziłem się i siadłem na wyku. Patrzę, niebo takie czerwone. Pytaj, Geralt, bo nas tu zima zastanie. Był ranek. Poszedłeś sprawdzić sidła na raki. Co było później? Wyszedłem przed chałupę. Patrzę. Na honor do rzeczy, dobry człowieku. Wiemy już, że znalazłeś trupa zaplątanego w sidła na raki. Co było potem? Widziałeś kogoś w pobliżu? Coś szczególnego zwróciło twoją uwagę? Nikogo nie było. Tylko ja. A szczególnego... Co zobaczyłeś? Tylko jak usłyszę, że niebo było czerwone. Głowa trupa wyzierała na powierzchnię. Oczy wybałszone. Język siny na wierzchu. A obok, na wodzie, kołysała się dłoń. Przyjrzałeś się dobrze tym kawałkom ciała? Tak się przelękłem, że pobiegłem te pędy do miasta. Wróciłem z gwardzistami. A oni kazali mi się trzymać z daleka. Długo łowili te kawałki, długo. Sieci mi pocięli. Tak były zaplątane. Chciałbym obejrzeć ciało. Wiecie, gdzie je zabrali? Na drugi brzeg rzeki. Przewieźli je łodzią. Potem załadowali na wóz i zabrali do piwnicy w Corvo Bianco, żeby trzymać je w chłodzie. Co? Przecież Corvo Bianco to włości barona Rossella. Jak się dowie, że zrobili mu z winnicy kostnicę, to psami poszczuje. Gdy byliście na wojażach, winnica została zlicytowana. To nie jest Yennefer. Ta kobieta, która wyszła. Nie widziałem jej wcześniej i nie zauważyłem, żeby wchodziła. Pewnie Linka, córka karczmarza. Czekaj, Geralt, czekaj, bo czegoś tu nie rozumiem. Jak to winnica została zlicytowana? Nie może być! Nie jest tajemnicą, że baron tonął po uszy w długach hazardowych. Wierzyciele w końcu upomnieli się o swoje. Kancelaria książęca kupiła wszystko na pniu, a Rossell siedzi teraz na garnuszku brata w Vicovaro. A mówiłem Rossellowi, że w końcu się wyigra. Ile można jechać na dawnej sławie bohatera? Wierzyciele w końcu się połapali. Czynnici z obietnicy. Cóż, takie czasy. Dzisiejsi rycerze są bladym cieniem dawnych bohaterów. Prawdę powiadają, że bestie zesłali bogowie, by napiętnowała upadek obyczajów. Mówi się, że bestia jest karą bogów. Rycerze odwracają się od dawnych obyczajów i z obrońców księstwa zmieniają się w liczy krupy. Jak ja ci zaraz... Niech mówi. Księżna kupczy tytułami i wynosi do godności grzeszników. Zeszliśmy z drogi cnoty. Straciliśmy łaskę bogów. Wtedy bogowie zesłali na nas dopust. Nie słuchaj tych bredni, Geralt. Pewnie zasłyszał je u jakiegoś ulicznego wieszcza. Po prawdzie tych wieszczów wysypało ostatnio jak ulęgałek. I wszyscy powtarzają to samo. Czy o bestii mówi się coś jeszcze? Poza tym, że jest karą zesłaną przez bogów? O, ludzie nie są głupi. Przecież widzą, że bestia zabija tylko w dni świętych patronów.
Wybredna jest. Dziwne. Czyli to musi być jakaś myśląca postać. Dziękuję za gościnę, ale nam już pora. Pójdę obejrzeć ciało. Korwobianko jest niedaleko stąd. Czy błonia momencik. Tu nie ją. Jeśli będziesz się trzymał drogi, to na pewno trafisz. Nie jedziesz ze mną? A, prawda. Wzywają cię jakieś obowiązki. Nie, jakieś tam obowiązki. No fajnie. Jeszcze przed wyjazdem księżna pani uczyniła mi wielki honor i w tym roku wybrała mnie do roli zająca na czas wielkiej gry w ogrodach pałacowych. Gdy zobaczysz mnie w kostiumie, pękniesz ze śmiechu. No prosi mnie, żeby wypytać, o co chodzi. Ale to brzmi jak długa i skomplikowana historia, bez wątpienia zakorzeniona w lokalnej tradycji. Bywajcie. I powodzenia, Miltonie. Dobra, poczekajcie chwileczkę, ja muszę tylko zadzwonić. Okej, ja już jestem z powrotem. I teraz musimy się udać jak najbardziej na zewnątrz. Tędy? Albo nie tędy? O, może opchnę mu jakieś rzeczy. O, może będzie miał coś ciekawego, zobaczymy. Mogę coś podnieść. Normalnie zachęcałbym do skosztowania naszej słynnej zupy rybaka. Ale niestety, akurat skończyły się rany. Zawsze można je zastąpić jakąś rybą. Choćby okonie. Raka zastąpić rybą, błagam. Co dalej? Wino wymienisz na ocet? Sympatyczni z was ludzie, Nordlingowie, ale na kuchni to się w ogóle nie znacie. No, coś takiego. Słyszałeś jakieś plotki? O czym mówią rybacy? Że jakiś Nordling chce zastępować raka okoniem. Pytam zupełnie poważnie. I do tego bez wyczucia. Ja swoich klientów nie podsłuchuję. A już na pewno nie powtarzam tego, co usłyszałem. Okej. Pokaż, co tam masz na stanie. Co to jest? To 5% doświadczenia tam gówno daje. Pozbyć się. Piwerka też jakoś tam słabo pomagają. To zawsze jakieś pieniążki. Dużo tego. Ja może się tego później pozbędę. Mniejsze. Eliksirów nie chcą, broni też nie. O, ruch hornowali też nie. No dobra, w dupie. Kart mam mało, więc nawet się nie interesujmy nimi. Cztery. Dzięki. A w Gwinta nie gram, bo nie lubię. Nie cierpię grać w Gwinta. Nie wiem, strasznie mi się nie podoba ta gra. Przepis na zupę z raków. Z obranych raków wyjmij szyjki, głowy, szczypce i pancerze, uszy i w moździerzu. W rondlu rozpuść masło, zeszlij cebulę i czosnek ze szczyptą tymianku. Dodaj się kanaraki i przysmaż mięso, zalewając je białym muskatem i polewając rosołem. Zawartość rondla dobrze utrzyj, przelej do garnka, a gotuj z kuprym. Zupę zapraw pół kwartu śmietany i łyżką masła. I przyprawami z ziół polnych, a i kopru nie żałuj, i cały pęk umiesz w garze. Iu. Ale dwa do Geralta z Rivii, bla bla bla, od księżnej Anny Henriette, no to bardzo fajnie. Skoro już przesiedzieliśmy 5 minut tutaj bezczynnie patrząc na to, co się tutaj dzieje, liczę na to, że zobaczę tą babkę, a może te... Tu są jakieś zadania. Biały wilk poszukiwany. Wiedźmin Geralt zrewidowany białym wilkiem, poszukiwany z charakterze przewodnika. Witam wszystkich na Grodziejowic. Zleceniodawca obiecuje wysoką stawkę za nietypowe zlecenie. Hrabiego Beledala. Poproszę się do osoby o niestawianie się we wspomnianym miejscu oraz o zaprzestanie podawania się za Geralta z Rivii. Hrabia Beledal jest skuty na cztery nogi i dobrze wie, kto jest wiedźminem, a kto marnym przebierańcem. Szczególnie osobnik stawiający się w obozie w różnych przebraniach i drewnianymi mieczami proszony jest o to, by dał sobie spokój. LOL. Okej.
Ogłoszenie księcia kamery Ariusa? O kurde. Księstwo was wzywa, przyjmą pomocy, wysokie wynagrodzenie, dobra. Ogłoszenie prokuratora generała kwestii to są. Prokurator GK ogłasza przetarg ustawy. Dobra. W wielkim turnieju gra w gwint. Nie. Zlecenie dla Wiedźmina lub Wiedźminów. Eskorta karawany. Co jeszcze? Działa na wystawę wstydliwe choroby. Książęcy urzędnik szuka pomocy. Pewnie będzie można dobrze zarobić. No widzę, że fajne jakieś opcje dodatkowe. Co, pozwiedzamy? Daleko jest do tej Jochy? Miejsca, w którym możesz rozpocząć nowe zadania z krew i winu. Takie na wykrzyknikiem. Nie. Zajebiście. Dobra. Więc... pytanie, ile do levelu? No jeszcze z tysiąca. Bokleo Safari. Dobra, ruszamy. Rozumiem, że musimy udać się do tej tutaj Jochy przed nami. O! Mam nadzieję, że uda nam się nam dotrzeć bez problemu. Zajebisty gąszcz. Kurde, ale w sumie cię fajnie chowało. Muszę się pośpieszyć. Wow! Co jest? Co to się dzieje? Zaraza. Zabójca pewnie nadal jest w pobliżu. Lol? Halo? Gardło zerwane ugryzieniem. Rozstaw szczęki jak u człowieka. Tylko kły dużo dłuższe. Zabity jednym uderzeniem. Jest w piwnicy. Napastnik z łatwością wywrócił wóz. Muł rzeczny. Na tym wozie przywieźli ciało. Rana od pazurów. 5 palców. Rozstaw jak na drobnej dłoni. Masakry dokonał wampir, ale nie Kim ani Fleder. To musiała być Bruxa. Opcjonalnie przeczytaj w posteriuszu. Pewnie! Strasznie mi się podoba właśnie takie przeczytanie. No też okej, dobra. Książki, postacie, samouczek, bestiariusz, po. Wampiry. Bruxa. Ja wszystko wiem. Na nią się uda księżyc od pył, olej przeciwko wampirom, czarna krew, znak Urden. Urden. Dobra. Czarna krew. Więc przygotujemy sobie czarną krew. A, to są oleje, zajebiście. Ulepszone olej przeciwko wampirom. Dobrze. Odwarze kimy, upiora. Ulepszona czarna krew. Okej. Przeciwko wampirom. Czarna krew. Petarda. Księżycowy pył. Okej. Jest znak Urden. Dobra, wydaje mi się, że jesteśmy przygotowani. Mogą mi uratować życie. Ale o tym, jak czeka nas walka, dowiecie się już w następnym odcinku. Może ten odcinek był troszeczkę nudny, był bardziej pokazujący fabułę tej gry. No, mam nadzieję, że wam się również spodoba to, a co dopiero następny odcinek. Mam nadzieję, że będę wypuszczać te odcinki jakoś tak, nie wiem, jeden, może dwa dziennie.
Zależy od tego, jak bardzo dużo będzie zainteresowań. Jeżeli małe, to jeden, jeżeli duże, to dwa. A jeżeli będzie, będzie, nie wiem, powiedzmy 20 łapek w górę, i tak wiem, że mało osób to ogląda, to będzie kolejny odcinek. Więc może być nawet 3. Więc trzymajcie się, do zobaczenia i cześć. Pamiętajcie, dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. Jeżeli wam się nie podobało, dajcie łapkę w dół, ale napiszcie w komentarzu, co dokładnie powinienem zmienić, co wam się nie podoba i co by było lepsze. Zatem, narka!